Witajcie moi drodzy. Wydarzenia, o których za chwilę opowiem, miały miejsce w Raciborzu w 2004 roku. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, a także do subskrypcji. W ten sposób doceniacie moją twórczość, ale także przyczyniacie się do rozwoju kanału. Tymczasem zapraszam do wysłuchania. Racibórz to miasto położone w województwie śląskim, tuż przy granicy z Czechami. Liczy niespełna 50 tysięcy mieszkańców. To właśnie tutaj mieszkała 19-letnia Monika wraz z matką i bratem. Jej rodzice rozstali się kilka lat wcześniej. W wyniku tego ojciec przeprowadził się do Gliwic. To miasto położone jest około 50 km na północny wschód od Raciborza. Tam przez pewien czas prowadził własny biznes. W przeszłości jej rodzice mieli sklep spożywczy w Raciborzu. Potem, kiedy się rozstali, zarówno Monika, jak i jej brat mieli całkiem dobry kontakt z ojcem. Monika wraz z bliskimi mieszkała blisko centrum, w pobliżu Placu Wolności. Ale bywała również dość często w jednej z kamienic przy ulicy Różyckiego. To właśnie było mieszkanie, które należało do jej ojca. Odległość pomiędzy tymi dwoma mieszkaniami była niewielka. Wynosiła około pół kilometra. Monika lubiła tam przychodzić. Z drugiej strony mogła praktycznie w kilka minut wrócić do domu. W mieszkaniu ojca zazwyczaj spędzała czas ze znajomymi, ale i też czasami robiła imprezy. Jednak nie stwarzała problemów dla innych. Nie była osobą konfliktową i z reguły słuchała się bliskich. Monika była bardzo ładną, niewysoką blondynką. Miała spore grono znajomych. Przez wielu była postrzegana jako sympatyczna i pełna życia nastolatka. Uczyła się wieczorowo w liceum ogólnokształcącym w owym mieście. W czerwcu 2004 roku ukończyła pierwszą klasę i wreszcie mogła rozpocząć wakacje. Potrafiła dobrze organizować sobie czas. Nie lubiła nudy. Miała wiele planów na przyszłość. Chciała podjąć pracę w policji bądź w Straży Granicznej. Wiadomo, że w przeszłości to właśnie w Straży Granicznej pracował jej ojciec. Wakacje pragnęła spędzić miło i ciekawie. W planach miała wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej. Tam chciała zebrać siły na kolejny nowy rok szkolny. Mniej więcej na początku lipca poznała Daniela. Chłopak ten był od niej o 2 lata starszy. Pochodził z Raciborza, ale wtedy studiował prawo w Warszawie. Aktualnie ukończył 2 rok. Niedługo potem Monika wyjechała na kilkanaście dni do Krynicy Morskiej. Później, kiedy wróciła, wciąż utrzymywała kontakt z Danielem. 21-latek bardzo jej imponował. Od kilku lat trenował jiu-jitsu. W tej dyscyplinie bardzo się angażował. Jeździł na turnieje i zdobył nawet niebieski pas. Monice opowiadał, że pochodzi z majętnej rodziny. Miał ambitne plany na przyszłość, a jego bliscy w tym wszystkim bardzo go wspierali. Każdy kolejny dzień wakacji zbliżał ich do siebie jeszcze bardziej. Widać było, że są sobą zauroczeni. Monika zaczęła opowiadać bliskim o nowej znajomości. Mniej więcej pod koniec lipca zostali parą. Monika zainteresowała się pasją Daniela, jakie było wcześniej wspomniane jiu-jitsu. Wspólnie spędzali wolny czas i cieszyli się wakacjami. Był wtorek, 27 lipca 2004 roku. Tego dnia Monika wraz z Danielem i znajomymi pojechali na działkę w Brzeziu. Owa działka była własnością rodziców Daniela. Mogli więc tam spokojnie spędzić kilka dni. W rezultacie imprezowali do samego rana. Każdy dobrze się bawił. Ciężko było też im się pozbierać po zakrapianej zabawie. Gdy już wszyscy czuli się na siłach, wrócili do Raciborza. Później, a dokładnie w sobotę, 31 lipca, Daniel, Magda i jej brat wybrali się na miasto na piwo. Tam dużo rozmawiali. Daniel powiedział, że koniecznie chce poznać ich matkę. Wszyscy byli w dobrym nastroju.
Nieco później w godzinach wieczornych udali się do mieszkania rodzeństwa, gdzie tam czekała na nich matka. Wówczas Daniel miał okazję, aby się z nią zapoznać. Było już późno. Po krótkiej rozmowie Monika i Daniel wyszli z mieszkania. Dziewczyna powiedziała mamie, że chcą jeszcze spędzić razem czas. Wzięła klucze od mieszkania ojca i poszli w kierunku ulicy Różyckiego. Kilka godzin później, mniej więcej około godziny 6, pod kamienicą, w której znajdowało się mieszkanie jej ojca, pojawiła się policja. Wkrótce też przyjechali technicy kryminalistyki oraz lekarz. Sąsiedzi byli przerażeni. Z początku przypuszczali, że doszło do zwykłego włamania. Jednak z każdą chwilą zmieniali zdanie i obawiali się najgorszego. I tutaj przytoczę słowa jednego z sąsiadów. Tymczasem pod blok podjechał drugi radiowóz. Z auta wyszedł policyjny fotograf. Wtedy już małżonek był pewien, że w mieszkaniu na parterze doszło do zabójstwa. Nie wiedzieliśmy tylko, kto jest ofiarą. Około godziny 10:30 przyjechał karawan. Pracownicy zakładu pogrzebowego wynieśli ciało. Nie było duże. Mogła to więc być Monika. Funkcjonariusze we wczesnych godzinach porannych zostali powiadomieni przez mężczyznę, że pod wskazanym adresem na kanapie znajdują się zwłoki młodej kobiety. Według późniejszych ustaleń telefon, z którego wykonano połączenie na numer alarmowy, należało do sieci komórkowej Heja. Na miejscu zastano Daniela oraz ujawniono ciało Moniki. Młoda kobieta leżała na tapczanie i była przykryta kapą. 21-latek trafił na komisariat. Tam przebadano go alkomatem. Był trzeźwy. Przez kilka kolejnych godzin próbowano wstępnie ustalić przyczynę zgonu. Wiele wskazywało na to, że została uduszona. Policja nie chciała udzielać zbyt wielu informacji na temat zatrzymania podejrzanego. Wiadomo, że dwa dni później, 3 sierpnia, wydano komunikat w tej bulwersującej sprawie. I tutaj przeczytam treść dokumentu. Prokuratura rejonowa w Raciborzu prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia 19-letniej Moniki K. dokonanego w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 2004 roku w Raciborzu. Zgromadzony do tej pory materiał dowodowy w niniejszej sprawie pozwolił na przedstawienie zarzutu dokonania zbrodni zabójstwa z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego 21-letniemu mężczyźnie, a także na skierowaniu przeciwko niemu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego w Raciborzu. Wymieniony sąd w czasie posiedzenia odbytego w dniu 3 sierpnia 2004 roku uwzględnił wniosek prokuratora rejonowego w Raciborzu i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Organy ścigania nie miały zamiaru udzielać więcej informacji i zasłaniali się dobrem śledztwa. Dopiero rzecznik prokuratury okręgowej w Gliwicach ujawnił inicjały podejrzanego, czyli 21-letniego Daniela P. Poza tym wiele osób dobrze wiedziało, że chodzi właśnie o niego. Z dostępnych źródeł wiadomo także, że przesłuchano jego dwóch kolegów. Według ustaleń około godziny 4 nad ranem miał do nich zadzwonić. Jeden z tych kolegów uprawiał sport, był zapaśnikiem. Daniel przez telefon prosił, aby jak najszybciej przyjechali pod wskazany adres. Wówczas miał przyznać się, że około godziny 2 w nocy udusił Monikę. Mężczyźni przybyli pod kamienicę tuż przed godziną 5. Kiedy zorientowali się, że to prawda, przestraszyli się i chwilę potem stamtąd uciekli. A kilkanaście minut później w mieszkaniu była już policja. Kilka dni później została wykonana sekcja. Biegli medycyny ustalili, że 19-letnia dziewczyna została uduszona przez zagardlenie, prawdopodobnie przez przyciśnięcie prawym przedramieniem. Natomiast według dalszych ustaleń Daniel przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień.
Nie chciał również uczestniczyć w wizji lokalnej, która odbyła się 6 sierpnia. Bliscy Moniki, ale też wiele innych osób, które ją znało, domagało się sprawiedliwości i odpowiedniego przeprowadzenia sprawy. Ojciec podejrzanego był wpływową osobą w Raciborzu. Był przewodniczącym Rady Miasta, ale także szefem dużej spółdzielni mieszkaniowej. Dlatego też rodzice ofiary nie mieli pewności, czy aby na pewno prokuratura rejonowa w Raciborzu właściwie oceni dowody i czy ewentualne znajomości, które mógł mieć ojciec sprawcy, nie wpłyną na dalszy przebieg sprawy. I tutaj przytoczę słowa ojca Moniki. Wiemy, kim jest podejrzany. Jego rodzina jest bardzo wpływowa i zamożna, a my, żona na rencie, ja na emeryturze. Jej bliscy podjęli próby działania, aby tym wszystkim zajęła się inna prokuratura, ponieważ okazało się, że szef raciborskiej prokuratury zna ojca podejrzanego. Jednak prokurator w odpowiedzi stwierdził, że znajomość ta jest tylko i wyłącznie służbowa i nic nie zwalnia go do tego, aby bezstronnie przeprowadzić postępowanie. Cytuję. Niektórzy mówią, że moje kontakty z ojcem podejrzanego są zażyłe. To bzdura. Mam z nim takie kontakty jak na przykład z panem, czy innym dziennikarzem, czyli służbowe. Gdyby podejrzany był na wolności, to wtedy można by nas oskarżać nie wiadomo o co. Tymczasem on siedzi za kratkami, a my prowadzimy postępowanie. Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Gliwicach również była zdania, że nie ma powodu, by śledztwo kierować do innej prokuratury. Podkreślała, że prokuratura jest obiektywna i nie ma powodów, by obawiać się o rzetelność postępowania. Wiele osób nie mogło zrozumieć, dlaczego doszło do tego dramatu. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa sąsiada, który mieszkał obok Moniki i znał ją praktycznie od 10 lat. Cytuję. Poznałem ją, kiedy wprowadzaliśmy się na ulicę Różyckiego. Robiliśmy remont. Ona przychodziła, proponowała herbatę, pomoc. Była naprawdę świetną dziewczyną. Mężczyzna ten starał się potem zorganizować marsz milczenia przeciwko przemocy ulicami Raciborza. Wiadomo również, że na miejscu zbrodni zabezpieczono ślady genetyczne, które były później badane w Katowickim Instytucie Medycyny Sądowej. Jednak w źródłach nie znalazłem, jakie były wyniki ekspertyz. Mimo to w pewnej części zebrano materiał dowodowy, który umożliwił dalsze postępowanie, a w rezultacie sporządzenie aktu oskarżenia. I tak po prawie roku, a dokładnie we wtorek, 12 lipca 2005 roku, w 5 Wydziale Zamiejscowym Karnym w Wodzisławiu Śląskim Sądu Okręgowego w Gliwicach rozpoczęła się pierwsza rozprawa. Wielu mieszkańców Raciborza, jak i okolic, dobrze wiedziało, kim jest oskarżony. Praktycznie każdy chciał wiedzieć, jaki wyrok usłyszy 22-letni wtedy Daniel. Ale na to trzeba było jeszcze poczekać. Ponadto nikt za wiele nie wiedział o przebiegu procesu. Prokuratura podjęła decyzję, aby skierować Daniela do szpitala, na oddział obserwacji sądowo-psychiatrycznej przy areszcie śledczym w Krakowie, ale także złożyła wniosek o umorzenie postępowania. W toku odpowiednich czynności sąd zdecydował, aby rozprawa była niejawna. Nie pozwolono więc wejść dziennikarzom i nikt nie mógł pozyskać zbyt wielu informacji. Pierwszy proces trwał około 40 minut. Przesłuchano przede wszystkim biegłych lekarzy. Według nich oskarżony był niepoczytalny i miał problemy z psychiką. Natomiast adwokat bliskich ofiary złożył wniosek, aby wykonać kolejne niezależne badania dotyczące stanu zdrowia Daniela. Zaś jego obrońca chciał, aby przebadano go zarówno w ośrodku w Warszawie, jak i w Wrocławiu. Przed sądem byli obecni bliscy ofiary, jak i sprawcy. Po pierwszej rozprawie ojciec Moniki udzielił dziennikarzom krótkiego wywiadu. Cytuję. Dziwi mnie postawa rodziców Daniela. Gdzie byli do momentu zabójstwa? Teraz wykazują bardzo dużą troskę o syna.
nie usłyszeliśmy nawet słowa przepraszam. Kolejna rozprawa zaplanowana była kilka tygodni później, 26 sierpnia. Wtedy przed sądem zeznawał oskarżony. Wiadomo tylko, że nie przyznawał się do winy i uważał, że jest zdrowy psychicznie. W trakcie rozprawy chciał dalej w spontaniczny sposób wypowiadać się przed sądem. To bardzo nie spodobało się jego adwokatowi, który w rezultacie zdecydował się zrezygnować z jego obrony. Jak wiadomo, przebieg procesu odbywał się za zamkniętymi drzwiami, więc nie było zbyt wielu informacji. Ze szczątkowych informacji wynikało, że prokuratura nieustannie domagała się, aby Daniela umieścić w szpitalu psychiatrycznym, a całą sprawę umorzyć. Sąd wnikliwie analizował wszystkie wnioski i zeznania. Kolejne miesiące okazały się być kluczowe. W czwartek, 24 listopada 2005 roku, w 5 Wydziale Zamiejscowym Karnym w Włodzisławiu Śląskim Sądu Okręgowego w Gliwicach podjęto decyzję o umieszczeniu Daniela P. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Sąd stwierdził jego sprawstwo, ale w wyniku niepoczytalności nie uznano go winnym i umorzono wobec niego postępowanie karne. W efekcie skierowano go do Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa bliskich ofiary. Żadna decyzja, żaden wyrok nie zwróci mi córki. Jeśli Daniel P. jest chory, to powinien przebywać w szpitalu do końca swoich dni. Niedługo potem rodzice Moniki mieli zamiar wystąpić na drogę sądową przeciwko bliskim Daniela. Nie chcieli tak tego zostawić. Cytuję. Trudno pogodzić się z tym, że ktoś zabił naszą córkę i nie siedzi za to w więzieniu. Uważamy, że wychowanie mogło mieć duży wpływ na to, co zrobił Daniel P. Podejrzewamy, że rodzice mogli wiedzieć, że z ich synem jest coś nie tak. Bo chociaż ostatnio nie mieszkał z nimi z powodu nauki w innym mieście, to przecież przyjeżdżał do domu, spotykał się z rodzicami. Chcieli domagać się odszkodowania w kwocie 51 tysięcy złotych, ponieważ od tej sumy sprawa mogłaby trafić do Sądu Najwyższego, a na tym najbardziej im zależało. Dobrze zdawali sobie sprawę, że nic nie zrekompensuje im życia córki, ale mieli duży żal zarówno do wymiaru sprawiedliwości, jak i do bliskich Daniela P. Lecz w źródłach nie znalazłem informacji, czy złożyli taki wniosek i czy rzeczywiście zajął się tym sąd. Na koniec chciałbym przytoczyć słowa ojca ofiary. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby sąd zbadał, czy w tym przypadku rodzice Daniela P. są w jakimś stopniu winni. Mamy do nich żal również o to, że w czasie kilku rozpraw nawet do nas nie podeszli. Nie zdobyli się na jedno słowo. Przepraszamy. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie również, aby w komentarzach zachowywać odpowiednią kulturę. Zapraszam na Facebooka Incognito Podcast Kryminalny. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pozdrawiam i do usłyszenia.